Cześć, witajcie, ja jestem Komornik i witam was w kolejnym odcinku z Zagrajmy w Hearts of Iron 3 jako Austro-Węgry. Cóż, dzisiaj będziemy sobie na pewno ogarniać armię, bo mamy tutaj naprawdę bardzo dużo tych dywizji przesłanych od Niemców, od Włochów i w sumie chyba tylko od nich, bo tutaj nie widzę żadnych innych jednostek, bo zwykle podbijam państwa na razie, przynajmniej w tym let's playu, więc tak to mniej więcej wygląda. Ja muszę odznaczyć niestety tutaj te prowincje, nie zrobiłem tego ostatnio, co było dużym błędem, ponieważ Niemcy, gdyby zaczęli teraz atakować Wielką Brytanię, to prawdopodobnie by ją zajęli, a ja tego nie chcę, ponieważ przejęcie Wielkiej Brytanii na tym etapie oznaczałoby automatyczne wypowiedzenie wojny Związkowi Radzieckiemu, a właściwie on wypowiedziałby go osi, a ja nie jestem w stanie na razie się, że tak powiem, oprzeć ich armii, więc to by było dosyć destabilizujące dla stanu mojej tutaj egzystencji. No dobra, zajęliśmy ostatnio, w ostatnim odcinku Norwegię. Ja zobaczę sobie może, jak wygląda sytuacja ogólnie tutaj, tak. Mógłbym przejąć Irlandię, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł w tym momencie. Na pewno Gibraltar, który powinien być zajęty przez Włochów już dawno, jeszcze przez nich zajęty nie jest. To mnie trochę martwi, ale myślę, że w miarę jak tutaj sytuacja będzie postępować, to my sobie poradzimy. Chciałbym przejąć też tutaj kraje bałtyckie, więc może nimi się zajmiemy dzisiaj, ale no oczywiście na początku ja muszę zająć się tutaj armią, muszę poogarniać, co tu się dzieje. Pamiętam, że ostatnio też miałem dosyć dużo dywizji, które tutaj widzę, że są niektóre w ogóle nie podpięte. Czy tu jest sama brygada? Tak, tu jest sama brygada. Słuchajcie, tutaj się dzieją dziwne rzeczy. No właśnie, to robiłem ostatnio. Ten odcinek będzie prawdopodobnie odcinkiem, w którym będę ogarniał rzeczy, więc nie nastawiajcie się na jakieś większe podboje. Być może gdzieś później, być może za powiedzmy 20 minut coś zacznę robić, ale na razie ogarniam armię, więc... Więc tak, dobra. Tutaj sobie połączymy, mam nadzieję, że... Dobra, tutaj działa tak jakbym chciał, tutaj i jeszcze tutaj. Czekajcie, 5 to jest tu, tutaj sobie połączymy. Tutaj mam garnizon, tu mam garnizon, tu mam garnizon. I w sumie to ze dwie dywizje mogłyby się przejść tu. Teraz tak. Czy ja tutaj coś mam? A, tutaj są same dowództwa. Tutaj chciałbym zostawić to, co mam, więc może jak załatwicie tych, to idźcie tu po prostu. Mam nadzieję, że to wam załatwi wszystko, co trzeba. I to też wyślemy tu. No i cóż, ja będę produkował dalej prawdopodobnie. Pamiętam, że właśnie produkuję strasznie dużo teraz jednostek, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby zacząć ogarniać armię. Ponieważ jak zobaczycie sobie... Aha, mam w ogóle przyspieszony czas... dosyć wolne tempo, więc może pospieszę na maksa. Mam nadzieję, że nic się nie zdarzy w tym czasie. Tak. O, fajnie. Chociaż nie wiem, czy mi jest potrzebna piechota. Spadochroniarze. Chyba nie jest mi potrzebna na razie. Ale radia za chwilę zbadamy. Jesteśmy w sumie do tyłu, jeśli chodzi o radia, ale już niedługo będą gotowe. Dobra. Co tutaj się dzieje? Tego miałem nie badać, więc nie badam. Produkcja zaopatrzenia. To by mi się przydało w sumie. Patrzę teraz w ogóle na... znowu patrzę na sobie technologię, bo jest styczeń, więc mógłbym zacząć powoli badać już rzeczy na 40 rok. To mi niepotrzebne. To jeszcze nie mogę tego zbadać. Tutaj widzę, że to by mi się przydało na pewno. I to... No, nie planuję walk gdzieś tam na południu, więc sobie darujemy. Tutaj widzę, że badają się wszystkie rzeczy, które mi są potrzebne. Artyleria tutaj też myślę, że może na razie mi się nie przydać. Oczywiście statki byłyby mi bardzo wskazane, chociaż tak, tutaj mogę sobie kupić wszystko od Japonii, więc to będę prawdopodobnie robił. Jeśli chodzi w sumie o statki, to wszystko mogę kupować, więc nie sądzę, żeby
te technologie jakoś mi się bardzo przydały w tym momencie. Mam naprawdę dużo pieniędzy, jeśli chodzi właśnie o kupowanie technologii, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby cokolwiek teraz badać, ale na pewno doktryny mi się przydadzą. No i ja myślę, że sobie właśnie takie doktryny zaczniemy badać, tylko co ja bym tutaj chciał, słuchajcie. Pyk, pyk, pyk. Na pewno rola eskortowa niszczycieli. To jest bardzo ważne. Bo tracę konwoje jak pojebany, chciałem powiedzieć, ale nie powiem. Znaczy w sumie powiedziałem, dobra. Myślę, że wszystko możemy sobie stąd zabrać. Nie mam za dużo tutaj dowództwa, ale myślę, że na razie tyle mi wystarczy. No i tak jak powiedziałem, teraz zabieram się za szeregowanie armii. I być może oni wszyscy będą podpięci po prostu pod osobną armię. I nie będzie to zbyt zorganizowane, ale po prostu chcę mieć jak największą wydajność. I więc tak, tutaj sobie tworzymy nowy korpus. Dlaczego oni są podpięci? Gdzie oni się pojawili nagle? Czemu mi zniknęli stąd? Aha, bo oni są tutaj, no dobra. Tak. Ten korpus będzie podpięty pod drugą armię. Druga armia będzie podpięta pod pierwszą grupę armii. I tak to ma mniej więcej wyglądać. Teraz tak, to wszystko, nieważne gdzie... Czekajcie, czy to było moje? Tak, cholera. Trzeci korpus, pierwszy korpus. Teraz się zagalopowałem. Pierwszy korpus, drugi korpus, trzeci korpus. To w takim razie oni pójdą do trzeciego korpusu. To nie była armia dana mi przez kogoś, więc dobra. A, tak. Tak, tak, tak. To są też Włosi, więc Włosi idą pod korpus czwarty. To idzie pod korpus... Co? Czyli was mogę wrócić do trzeciego korpusu. Was mogę wrócić do trzeciego korpusu, bo to są moje armie, więc nie wiem, czemu są odłączone w ogóle. Tak troszeczkę dziwnie to wyszło, ale widocznie tak powinno być. To są niemieckie, więc niemieckie idą też tutaj, do czwartego. Tutaj jest włoskie. Włoskie też idą do czwartego. Tutaj nie mam cholera zapasów. Trzeba przerzucić tutaj jakiś konwój. To mi jest niepotrzebne, ale nie mogę tego niestety zniszczyć. Tutaj myślę, że zrobimy sobie nowy korpus. To będzie korpus też podpięty pod drugą armię. No i tak samo jak tam będziemy podpinać teraz tutaj pod piąty korpus te jednostki. Nie ma tego dużo, więc myślę, że to nie będzie aż tak straszne do oglądania. Czwarty, czwarty, piąty. Tego nie zrobimy. To też damy piąty. O, to jest moje. Dobra, to sobie zostawię na razie. I to też są wszystkie moje garnizony, więc garnizony mogę też sobie podrzucić w korpus, nie tak, czekajcie. Tutaj zrobimy sobie nowy korpus i to będzie pierwszy korpus garnizonów. Jak się pisze garnizon? Garnizon? Normalnie? Nie mam pojęcia, jak się pisze garnizon. Garnizon, okej. O, mój Boże. No dobra. Gdzie oni stali? Gdzie oni stali? Ciekawe. Tu. To po prostu napiszę gar, tak jak tam było. Okej. I was podepniemy też pod pierwszą armię, bo to będzie moja armia. No i oczywiście te wszystkie garnizony do nich się podepnie. Aha, nie mogę tak. Dobra, muszę podpinać ręcznie. Pierwszy. Musimy trzymać jednak jakąś konstrukcję tej armii, żeby to mi się wszystko nie porozpadało. No i żeby oczywiście otrzymywać jak największe bonusy z moich dowódców, którzy na razie nie są jakoś poprzydzielani dobrze, ale kiedy będę miał, myślę, wojnę ze Związkiem Radzieckim lub tutaj się coś będzie działo, to ja sobie to wszystko jakoś ogarnę i wtedy będziemy myśleć o innych dowódcach. No ale cóż, ja tutaj ogarnąłem mniej więcej. To jest wszystko moje, więc na razie to sobie też zostawię. Tutaj jeszcze nie podpięty ten garnizon. Okej. To wygląda teraz już całkiem nieźle. Myślę, że
opanowałem mniej więcej sytuację. I cóż, no i teraz czekamy w sumie na kolejne podboje. Chcą ode mnie paliwa. Czy ja mam dużo paliwa? 28,64. Możemy wam dać w sumie. Czemu nie? Jeśli to ma polepszyć nasze stosunki, to bardzo mnie to cieszy i raduje. Mamy radio, słuchajcie. Dzięki temu, że mamy radio, polepszyła nam się efektywność, czy tam wydajność walki. No ale niestety zmniejszyła nam się skuteczność czego? Szyfrowania. Czy samoloty chciałbym też odblokowywać? W tej grze samoloty nie robią za dużo. Nie mam na tyle niestety tutaj, wydaje mi się, środków na to. Japończycy, no sorry, ale ja nie będę tam wam wysyłał konwoi bez sensu. Tutaj konwój miałem wysłać. Ja w ogóle nie wiem, jaka jest sytuacja z konwojami moimi. Mam 112 konwojów, 0 eskortów, więc niestety, ale kilka niszczycieli to są. To są chyba niszczyciele z tego, co kojarzę. Przydałoby się zbudować. Co to jest? Nie pamiętam, co ja tu budowałem. Na pewno tutaj są rzeczy na licencji niemieckiej, które będą wspierały moje niesamowite dywizje. Tutaj widzę, że się jeszcze nic z tego nie buduje, bo tutaj są dywizje czołgów ciężkich, które nadejdą oczywiście. Tutaj mam piechotę morską, na którą czekam, jeśli znajdę... Znaczy znajdę. Jeśli dostanę piechotę morską już, to prawdopodobnie zaatakujemy sobie ewentualnie Finlandię. Mam nadzieję, że pokonamy Finlandię z morza. Byłbym bardzo zadowolony, gdyby tak się stało. No a jeśli to się nie stanie, to ja spróbuję też z morza zaatakować sobie Szwecję. Ale na pierwszy cel prawdopodobnie pójdą te kraje, więc ja sobie teraz być może... Co? Znowu? Gdzie? Mam tu kogoś? Nie mam niestety. Najbliższa osoba jest tutaj, więc wy pójdziecie na nich. Okej, coś tam się już... Transportery, słuchajcie, bardzo mnie to cieszy, tylko nie wiem do cholery, gdzie mógłbym je postawić. Tutaj mam chyba flotę. Prawda? Prawda. Aha, nie mogę tu. No trudno, w takim razie, gdzie mogę? W Gdańsku mogę. Fajnie, że Gdańsk jest mój, cieszy mnie to bardzo. Połączymy was i wy sobie tutaj na razie stójcie. No, a ja w sumie postaram się poprzerzucać te jednostki gdzieś pod granicę tutaj, myślę. I myślę, że tyle wystarczy do pokonania tych dwóch państw. Fajnie, że mi się technologie robią. O mój Boże, na pewno nie, na pewno nie, na pewno nie, być może. 50, no czy wy oszaleliście? Nie ma takiej opcji, Niemcy. Bardzo chętnie, ale nie tym razem. Nie stać mnie na to niestety. Chociaż nie mówię, żebym nie chciał, bo chciałbym i to naprawdę bym chciał polepszyć sobie z nami stosunki. Chociaż w sumie nie wiem po co, bo... chyba nie ma sensu, no ale co? Tak. Fajnie, że tam nam się technologia robi. Radar chciałbym mieć. Zainstaluję sobie radar, słuchajcie, gdzieś tutaj i będę widział wojska brytyjskie, wszystkie. Znaczy przynajmniej większość, wtedy będzie łatwiej przeprowadzić jakiś tam atak. No i przydałoby się gdzieś tutaj przy Związku Radzieckim też zamontować takowy. No, z tego samego powodu w sumie. Dobra, ja czekam, aż tutaj te jednostki się zorganizują. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj jakoś te kraje podbić. Teraz myślę, gdzie powinienem się rozstawić. Na pewno tu i na pewno gdzieś tutaj. I myślę, że to wystarczy. Dlatego tak, raz, dwa, trzy. Pójdą tu. A wy możecie zostać w tym miejscu w sumie. Nie mam żadnych przeciwwskazań, nie widzę. Okej, w takim razie bez zbędnego gadania myślę, że jak tylko tutaj będziemy mogli zaatakować... w sumie ten punkt zajmiemy chyba bez przeszkód. A z Rygą powalczymy, mam wrażenie, ale to nie będzie chyba większym problemem, ponieważ nasza siła jest chyba znacznie wyższa. Co tu się dzieje? Pierwszy raz widzę ten event chyba. No czyli ogólnie ulotki roznoszą. Minus 10 pieniędzy.
Na to mogę sobie pozwolić. 40% szans na 3 niezadowolenia. Pewnie dostanę, bo oczywiście będę miał pecha, ale zobaczymy. Nie dostałem. Cieszy mnie to. 103. Wiecie co? Powinienem chyba powiększyć jednak ilość oficerów kosztem technologii, niestety, no ale taka jest życie. Dobra, na 9 zostawię. Dyplomacja mi niepotrzebna. Szpiedzy na razie chyba też nie, bo nie będę. Też powinienem chyba wysłać do Związku Radzieckiego i zacząć im obniżać już, cholera, jedność narodową, bo ta wojna może się jednak zacząć przedłużać. Dobrze, w takim razie pykniemy sobie to. I pykniemy sobie to. Czy ja gdzieś wysyłam innych szpiegów? Tak, do Francji. Do Wielkiej Brytanii prawdopodobnie też. On tutaj może być i chyba nie. Okej. Więc tak, wiecie co? Może tutaj zmienię na razie. Wrzućmy trochę w tych szpiegów, niech oni mi się narobią. Jak się narobią, to wtedy wyślemy ich wszystkich do Związku Radzieckiego. Znaczy oni się oczywiście teraz na... automatycznie wysyłają, ale to nie jest chyba wielki problem. Mam takie wrażenie. No, czy idziesz tutaj, chłopie? To idź szybciej, jak już idziesz. Dobra, tutaj się wszystko zajęło, tak jak trzeba, to wywracajcie tu. Oczywiście możecie wrócić szybciej znacznie. No i co? Lecimy w takim razie z koksem. Mam nadzieję, że mnie nie pokonają w głupi sposób. Proszę się podbić. Proszę się tutaj przedostać. I może zwolnimy troszeczkę. Wiem, że oni przejmą kilka tej prowincji. Być może mnie odetną, ale mam nadzieję, że mi się wszystko uda. Jeśli nie, to tego po prostu nie zobaczycie, bo nie będę wam pokazywał, jak bardzo nie umiem grać w tą grę. Ale pewnie to zobaczycie, bo nie będzie mi się chciało tego nagrywać od nowa. No ale cóż, dobra. Więc tak, tutaj mi się Norwedzy pokazali. Tego się nie spodziewałem, muszę wam przyznać. Zapraszam, nie tu, tu. Żeby nie bić ich przez rzekę, po to tak kliknąłem. Tylko czy oni idą? Czy oni nie mają tutaj zapasów, żeby iść? O co chodzi w tym wszystkim? 113 godzin jeszcze nie minęło. Nie wiem, o co chodzi. Zobaczymy. Być może się tam przedostaną. No i jak z wami, chłopaki? O mój Boże! O mój Boże. No dobra. Nie spodziewałem się takiej rewolty tutaj, no ale skoro tak to wygląda, no to ja nie mogę niestety się sprzeciwić. Fajnie, że wy idziecie tutaj, to wy też możecie przedostać się raczej tu i to powinno pomóc, dobra. Pyk, 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 mam nadzieję, że oni nie przyjdą tu w międzyczasie, tutaj wygrywamy, więc jest chyba nieźle. Mam nadzieję, że się tam nie dostaną. No, myślę, że tutaj wygramy bez problemu. Tutaj są same dowództwa, więc one nie powinny mi stwarzać żadnego zagrożenia. No i co? Łotwa jest już prawie moja. Oczywiście ta jednostka znowu tutaj leci. A ja stoję bezsensownie, więc oni prawdopodobnie... A nie, nie, nie stoję, więc... Być może dojdę tutaj wcześniej. O, fajnie. I... A, przyszli. No ale cóż, przegrają z Kretesem. Przykro mi. I za chwilę podbijemy sobie kolejne państwo. Tak, oni już się poddali praktycznie, więc myślę, że nie ma tutaj co czekać na nie wiadomo na co. Dostałem, a nie, nie dostałem. Dobra, mamy... Szkoda, że ich nie zaanektowaliśmy tym razem, bo dołączyli do... do czego? Do aliantów? Tak, do aliantów. No ale cóż, takie życie. Gdzie muszę się dostać? Tutaj będę miał troszeczkę cięższe zadanie. No ale myślę, że sobie też poradzę spokojnie. Nie, nie tutaj chciałbym. Chciałbym gdzieś, gdzie mam bliżej. Chciałbym tu. Okej. Wy możecie sobie przejść w ten sposób. Ja zobaczę teraz, jak tam się trzyma Tirana w ogóle i cała... No, fajnie. Czemu tutaj Brytole są i czemu ja tu przegrałem?
Aha, bo oni też są pewnie w aliantach. No dobra, to ma sens w sumie. Potrzebuję tutaj chyba troszeczkę więcej jednostek jednak. Co ja mógłbym tutaj wysłać jeszcze? Problem mam w tym, że mam strasznie mało tutaj tych dywizji. No ale cóż. Zapraszam Państwa tu. Okej. Jak sytuacja na tym froncie? I jak sytuacja na tym froncie? To też mnie ciekawi. Czy oni już idą? Nie. Czemu nie idziecie? No i co? Co się tutaj dzieje? Nie mam pojęcia, słuchajcie, ale coś strasznie niedobrego. Nie wiecie, może. Aha, może tutaj jest w ogóle. A, no właśnie. Wiecie co? No, tu się nie przejdzie. Może ja się poproszę po prostu o przemarsz wojsko. A, sami mi się chcą zaoferować. Dobrze. W takim razie to powinno pomóc. I co, gdzie przyjdziemy? Przyjdziemy sobie może tu. Nie, nie przyjdziemy tu. Ha. No dobra, popłyniemy tam w takim razie. Mam nadzieję. Wracajcie tu, wy się tutaj może przebazujcie. Mam nadzieję, że nie trafię na żaden inny statek, dobra. A, i tak. Poczekam, aż oni się zorganizują i wtedy zaatakujemy. Muszę jednak utrzymać trochę tutaj armii, ponieważ to jest bardzo ważne. Wy możecie iść tu, wiem, że to jest samodowództwo, ale to powinno. No nie. Okej, tak to powinno wyglądać. Turcja. Nie bardzo mnie Turcja interesuje w tym momencie, chociaż być może powinna. Być może. Tutaj moje jednostki widzę, że już prawie są na miejscu. Nie wiem, czy tyle wystarczy, żeby pokonać Estonię. Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, no to cóż. Być może powinienem też kilka tutaj jednostek stąd przysłać. Ja nie wiem, jak produkcja moja się tutaj trzyma. Pierwsze tutaj jednostki niszczycieli czołgów są już prawie gotowe. Więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Widzę, że oni się niestety tutaj porozstawiali, więc moja agresja nie będzie aż taka szybka jak do tej pory, ale mam nadzieję, że ciągle coś wymyślimy. Dobra. Jak wygląda sytuacja z tym? Tutaj jest chyba nieźle. Wy możecie się w sumie spróbować. Wiecie co? Może bez jednej przedostać tu i ewentualnie mi zaatakuje, jeśli tutaj będą się bronić. A, chyba nie będą, więc mogę dołączyć też tu. Okej. To wygląda na całkiem sprawną akcję. Fajnie, fajnie to wyszło. Czego chcą Niemcy? 0,67. No, no to oczywiście. Finlandia, nie? Ups, co tutaj się dzieje? Cholera, Niemcy mogliby tutaj coś poradzić, jednak. Strasznie mi przykro jednak, że nie mogę podbić Wielkiej Brytanii bez dołączenia się Związku Radzieckiego. I moim też celem będzie Francja Vichy za niedługo. Potem być może Hiszpania. Znaczy być może, chyba raczej na pewno Hiszpania. No ale cóż, tutaj widzę, że te jednostki są już gotowe do akcji, więc załadujemy was, być może troszeczkę pochopnie. Ale spróbuję się tutaj przebazować. Mam nadzieję, że mnie nie zniszczą. Byłoby bardzo smutno, gdyby mnie zniszczyli. Tym bardziej, że tutaj widziałem jakiś statek brytyjski. No ale cóż, dobra, wojna jest ważniejsza niż tam jakieś transporty głupie. Okej. Prawie jesteśmy na miejscu. Oni uciekają do stolicy, w sumie dziwi mnie troszeczkę. Wiecie co? No, aż mogłem zostawić tutaj tą jednostkę. To tak, wy atakujcie tu. Nie wiem, którą tutaj zaatakowałem, więc może zrobię tak.
a ta, która została, to niech atakuje to. O, w ten sposób. Po prostu chcę odciąć, znaczy odepchnąć, może niekoniecznie odciąć. Oni chcą mnie odciąć tu, więc wy się wróćcie. Ale nie wszyscy. Jeden wystarczy. I nawet strategicznie się tam przemieścicie. No nic wam to nie dało, tylko was zablokowałem, no trudno. Okej, tutaj jesteśmy atakowani przez nich, ale nie mają szans, tak, powodzenia wam życzę. Tutaj się chyba już przebazowałem, oczywiście, i nie mam tutaj zapasów niestety. A, więc trzeba będzie poczekać, aż zapasy dotrą, o ile w ogóle dotrą, bo chyba będzie z tym problem jednak. Ja zobaczę sobie może, jak wygląda po pierwsze infrastruktura, czy ja mógłbym się tutaj, tu przedostać, okej. Ciekawe, że tutaj nie da się wejść w ogóle. Ciekawe. Dobra, zostańmy tu. Konwój się tam kiedyś zrobi. Mam nadzieję, że oni się nie ruszą. W sumie nie mają za bardzo chyba nawet możliwości się ruszyć. No a ja tutaj kontynuuję natarcie, bo odcinek trzeba powoli kończyć. Wiem, że nie zrobiłem za dużo, ale myślę, że to się wszystko rozwinie w późniejszym etapie. Dobra, mogę atakować w sumie od razu. Jak tylko będzie taka możliwość. Okej. Czy tutaj już atak poszedł? Jeszcze nie. 56 godzin. Więc co dalej? Co dalej? Stąd będę atakował Finlandię na pewno. Ale to już w następnym odcinku myślę, że zrobię. W przyszłym tygodniu. I co potem? I potem będziemy starać się po prostu zbudować jak najwięcej dywizji, bo taki jest w sumie mój cel, bo mam niecałą armię. Armię i pół, możemy tak powiedzieć. Cóż, no, atakujemy? Czy jeszcze nie? Tak. Powinniśmy to wygrać. Myślę, że nie mają zbyt dużych szans. Przepraszam was bardzo. Tym bardziej, że ja tutaj atakuję jakimś cudem jedną jednostką. Chociaż z drugiej strony, wiecie co? Ciekawe. Zaatakuję was tutaj też. A co? Bo mogę. Ale i tak powinniśmy to wygrać. Nie widzę w sumie żadnego powodu, dla którego nie mielibyśmy wygrać, skoro jest nas więcej. Oni są okopani, więc mają 18% do przodu. Za to ja mam co mam. Aha, walczymy w nocy. 15% za dowódcę, za 15% też za połączone armie. Wygramy. Oni uciekają wprawdzie na stolicę, ale są zdezorganizowani, bo przed chwilą przegrali ze mną bitwę, więc myślę, że to się uda. Tutaj widzę, że ci też uciekają, pod nimi odbiją tą prowincję, ale warto ich tam pogonić, powiedzmy. Oczywiście strategicznie. Mam nadzieję, że będę tam pierwszy przed nimi. No nawet chyba zniknęli w ogóle. No dobra. W takim razie tutaj mogę wesprzeć atak, jeśli będzie taka możliwość. Za 60 godzin, o ile nie wygram tego wcześniej. A wami mogę tutaj przejść w sumie. Czemu nie? Zawsze to jakieś doświadczenie dla mojego generała. Dziękujemy. Estonia jest naszą popierdółką, że tak powiem. Okej, w takim razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wiem, że nie zrobiłem za dużo, ale zawsze tam jakieś mamy zdobycze terytorialne. No i ogarnąłem sobie armię, co chciałem zrobić już od jakiegoś czasu. A jeszcze tutaj być może zaatakuję. Czemu nie się? Okej. W takim razie ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i zapraszam po więcej oczywiście. I też zapraszam na mój fanpage na Facebooku, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Tak. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.